Dzień dobry. Dzień z życia ogrodnika amatora. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na odcinek przy cebuli pod tytułem Cebula się łamie, kiedy wykopać cebulę? Jaki jest termin? Jak to rozpoznać? Jeśli jesteście ciekawi o cebuli, to zapraszam do tego odcinka. Na samym początku, zanim Wam opowiem o tej cebuli, to chciałem Was zaprosić do zapoznania się z moją publikacją, z moją książką Amatorska uprawa warzyw i owoców. Dostępna jest na stronie internetowej amatorskauprawa.pl. Trzeba to wpisać w pasku przeglądarki, nie wyszukiwarki. Na razie jeszcze nie pozycjonuje Google, nie można je tak łatwo znaleźć, ale jeśli wpiszecie dobrze, to przeniesie Was do sklepu i tam możecie zapoznać się z książką. Książka ma 250 stron, setki kolorowych obrazków, twarda okładka, papier kredowy, więc wykonanie również premium. I przeczytam Wam fragment o tym, kiedy zebrać cebulę, fragment z mojej książki. Jeśli pozwolicie, będę Wam pokazywał tutaj tą cebulę, a fragment Wam przeczytam. Zbiór i przechowywanie. Taki podrozdziałik. Cebulę zbieramy, gdy ponad połowa szczypioru na roślinach się załamie. To znaczy przewróci. Nie warto też zwlekać, jeśli chcemy mieć możliwość dłuższego przechowywania. Wykopujemy w słoneczny dzień przy pomocy wideł. Podważając, wyciągamy cebulę z ziemi i pozostawiamy na zagonie nawet kilka dni, aby szczypior bardziej przywiędł. Gdyby jednak padało, warto ją przenieść i rozłożyć pod zadaszeniem lub powiązać i suszyć podwieszoną. Gdy szczypior całkowicie uschnie, obcinamy około 3 do 4 cm nad cebulą i dalej suszymy w przewiewnych koszach pod zadaszeniem. Cebula musi być dobrze dosuszona, aby mogła być długo przechowywana. Przechowujemy ją w suchych pomieszczeniach w temperaturze około 15 stopni Celsjusza. Takie porady w mojej książce dotyczą prawie wszystkich uprawianych warzyw. Tutaj przeczytałem Wam fragment o cebuli i teraz tylko powiem już na żywo, dodatkowo może uzupełnię tą informację z tej książki, a może nie uzupełnię. I powiem Wam tak, że jeśli przychodzicie do swojego ogródka i widzicie cebulę i ta cebula przynajmniej w połowie, ale lepiej, żeby była tak między około 70-80% tego szczypioru, się położy, zacznie się kłaść, nie z powodu gradobicia czy wielkich ulewnych deszczy, ale jeśli ona się sama tak położy, nie łamiemy cebuli pod żadnym pozorem. Te liście asymilacyjne, to są liście u cebuli, one muszą czerpać energię ze słońca do czasu, kiedy one mają to robić, kiedy potrzebują. One się mają same złamać, więc nie łamiemy cebuli sami. Jeśli zauważymy, że nasza cebula się tak właśnie łamie, tak przychyla jak ta, to jest objaw, ale w 80% niech będzie, to jest objaw, że to już jest termin zbioru cebuli. Oprócz tego przynajmniej 3-4 liście tutaj z tej całego szczypioru powinny być zielone. Dlatego, że gdyby już wszystkie były brązowe, to znaczy, że jest przegapiony termin zbioru cebuli. I cebula zaczęłaby się nam na nowo korzenić. To powoduje, że by się nam gorzej przechowywała. I to by był przegapiony termin zbioru cebuli. Ale jeśli byśmy chcieli cebulę zebrać za szybko, kiedy szczypior jeszcze jest tutaj sztywny przy tej szyjce, kiedy się sam nie zgina, nie łamie, to też byłby to objaw niewłaściwego przechowywania w późniejszym czasie, bo nie możemy też cebuli wykopać za szybko, jeśli chcemy ją przechować dłużej. Musi się tutaj ta szyjka zmięknąć, nie może być twarda. Ona się musi sama położyć, żeby była wiotka. No i jeśli takie coś już stwierdzimy, przeważnie zbiór cebuli przypada na około 15 sierpień do początku września, w zależności kiedy sialiśmy cebulę. Ta cebula jest siana od samego nasionka. Pokażę Wam tutaj takie przebitki, jak siałem do tak zwanych ulitek, już dość chyba sławnych, myślę, ulitek. I one były w tym tunelu. Te ulitki później przez jakiś czas sobie tam rosły, się korzeniły. Potem wyciągałem i to cała ta cebula, którą tu widzicie, jest od nasionek, nie z cebuli dymki. Bardzo dobrze mi urosła. To jest odmiana, mam tutaj dwie odmiany, wolską i sochaczewską. Dwie takie popularne odmiany cebuli. Cebula powinna być, żeby można było ją przechowywać, również okryta łuską. Taką brązową łuską.
No i jeśli już to wszystko stwierdzimy, że już jest termin zbioru, to możemy tą swoją cebulę, bo ta już jest załamana, więc ja ją Wam pokażę, możemy ją próbować wyrwać, ale jeśli jest ciężko, to warto zrobić to, podważyć to widłami. Z tego powodu, żeby nie wyrwać, o, delikatnie podważamy, wzruszyliśmy to i dzięki temu możemy wyrwać tą cebulę, ale razem jeszcze z tym szczypiorem. Zobaczcie, jak ten szczypior tu jest przywiędnięty na tej szyjce. Pokażę Wam z bliska. Tutaj jest bardzo to wiotkie i takie ma być. Cebula nie zaczęła się drugi raz korzenić. Tutaj ta łuska okrywowa się już jakoś wykształciła. I teraz jest taka metoda, jedna z metod, że po wyciągnięciu tych cebul zostawiamy je tak na zagonie. Po to, żeby ten szczypior wstępnie przywiędł. Bardziej przywiędł, ale wstępnie przed przechowywaniem. Robimy też tak, żeby on przysechł. I on tak sobie może kilka dni leżeć, nawet tydzień. I dopiero potem będziemy tą cebulę przesuszać, czy suszyć. I potem przechowywać. Ale ten odcinek by znów trwał bardzo długo, więc muszę to dzielić, tą wiedzę. Ale jeśli chcecie mieć wszystko naraz w jednej pigułce i nie chcecie czekać na następne odcinki, to zachęcam do kupna książki Amatorska uprawa warzyw i owoców. Każde warzywo od siania do zbioru, przechowywania jest opisane. Każde z większości uprawianych warzyw w ogródku. Ale nie tylko uprawa warzyw i owoców w tej książce jest, ale również planowanie ogrodu, zabezpieczanie przed chorobami, jak rozpoznać szkodniki bądź choroby najczęściej występujące u Was w ogrodach i warzywnikach. Jeśli zaraza ziemniaczana Wam zjada pomidory, to zachęcam do zapoznania się z tą publikacją, bo może tam znajdziecie odpowiednie wskazówki. O samych pomidorach jest chyba 14 stron w tej książce. Dlatego, że jest to warzywo najczęściej chyba uprawiane w naszych ogrodach. Ale tak jak powiedziałem, nie skupiam się tylko na pomidorach. Dzisiaj przy cebuli i moja cebula się łamie w około 50%, więc ja jeszcze poczekam parę dni, aby te pozostałe szczypiory jeszcze się położyły, więc nie będę dzisiaj tej cebuli wykopywał. Jeszcze parę dni poczekam, ale film po to Wam nagrywam, że ktoś może już mieć cebulę bardziej zaawansowaną w tym swoim okresie dojrzałości. Chciałem też podziękować wszystkim, którzy już zakupili książkę. Jest mi niezmiernie miło. No tylko w taki sposób mogę tutaj promować swoją książkę i ją sprzedawać. Więc dziękuję za wsparcie, bo jest to naprawdę duże wsparcie też dla mnie, bo wyprodukowanie tej książki nie było za darmo. Ale zrobiłem to również dla Was, podzielić się wiedzą. No i może parę groszy z tego wpłynie, wpadnie i będę mógł się dalej rozwijać. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, do usłyszenia, do widzenia.